Ryż lubię w każdej postaci, ale najbardziej lubię taki z dodatkami, taki przesmażony, taki kolorowy i taki właśnie teraz też zrobię. Potrzebna mi jest do tego czerwona cebula, którą pokroję w drobną kosteczkę. Do tego czosnek, zielona papryka. Chodzi mi tutaj głównie o kolory, żeby tych kolorów w tym daniu było po prostu jak najwięcej. Im danie bardziej kolorowe, im bardziej wesołe, tym nasz apetyt rośnie. Teraz do koloru wjeżdża papryka czerwona. Pamiętacie czasy, jak w Polsce był tylko tak zwany ryż biały na półkach, który w zależności od tego, jaka partia była, tak się ugotował albo na twardo, albo na półtwardo, albo zamieniał się w sekundę w kleik i tylko na opakowaniu był napis ryż biały i nic więcej. Dzisiaj mamy tych ryżów po prostu mnóstwo na rynku. Jaśminowy, basmati, do risotto, do paelli, później krótki, długi, no po prostu mnóstwo, mnóstwo gatunków ryżu. Papryczka chili, żeby troszeczkę było ostrzej. Co prawda omlet już będzie na ostro, ale troszeczkę jak dorzucę, nic się nie stanie. I kolorowy pomidorek sherry. Wybieram te jak najtwardsze. One puszczą sok, dając sos. Wszystkie warzywa będę teraz przesmażał na oleju rzepakowym w woku. Wok służy do tak zwanej szybkiej obróbki, czyli smażenie w stylu stir fry. Rozpalamy wok do czerwoności, nalewamy oleju, wrzucamy warzywa, mięso i szybko smażymy. Dzięki temu warzywa zostają chrupiące i jędrne i nie tracą koloru, a mięso bardzo soczyste. Teraz dorzucam do tego ugotowany wcześniej na pół twardo ryż. Ja tutaj akurat użyłem ryż basmati. Omlet jest lekko słodki, dlatego ryż bym chciał, żeby był kwaśny. Dodam trochę limonki.